Witam, nazywam się Elżbieta Milko. Maluję w różnych technikach, także nie ograniczam się tylko do jednej. Bardzo fascynują mnie postacie ludzkie, zwłaszcza twarze. Także zafascynowana jestem historią ludzi, które można zobaczyć w ludzkich twarzach. Dlatego wielu też maluję portrety czy akty. Czyli to są prawdziwi ludzie, których pani maluje? Raczej z wyobraźni albo czasem sugeruję się jakimś zdjęciem, ale to często jest tak, że zaczynam na przykład portret, sugerując się jakimś zdjęciem, a potem wychodzi zupełnie coś innego. No właśnie to jest piękne w sztuce, że jakby wywołuje się, wychodzą swoje emocje, przeżycia, doświadczenia. I też, że widz może coś zobaczyć swojego. To też jest piękne. To jest druga część odbioru. Tak. To jest swoich własnych doświadczeń. Tak. A te mniejsze obrazy to są pejzaże jakieś? Landscape? To są takie trochę przetworzone pejzaże. Przetworzone z fotografii? Nie, z głowy. Czyli pani to wymyśla? Czasem tak. Także wymyślam czasem. No cóż, co jeszcze mogę powiedzieć? No maluję w zasadzie od dziecka, no, bo sztuka zawsze ze mną była w taki czy inny sposób. Jak nie malam, to na przykład robiłam biżuterię. To właśnie ostatnio zrobiłam. No cóż, jeszcze mogę dodać. Jak to się stało, że pani tutaj została zaproszona? Tak w sumie przez przypadek, bo pani Bożena Kąpiel zapytała, czy mogę dać coś na jedną z imprez na loterię i dałam swój obraz i ona po prostu zobaczyła wtedy, że znaczy co mogę zrobić, prawda? Także wtedy zaproponowano mi. Także ja bardzo dziękuję. Tak, jeszcze chciałam zmienić, że może nie jestem profesjonalną artystką, ale skończyłam Politechnikę Białostocką, Wydział Architektury, także uczyłam się trochę tam malowania, rzeźby i tym podobnych rzeczy. Pracuje pani w zawodzie? Częściowo tak, pracuję, tak. Ale wiadomo, tutaj nie muszę robić prostych kresek i to mi się podoba, także mogę tutaj poszaleć. Bardzo dziękuję.